Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Jutro najpogodniej będzie od ziemi lubuskiej po Mazowsze, a w pozostałych regionach czasami trochę popada, a nawet zagrzmi. Pogoda zacznie się zmieniać, bo wyż słabnie. Dlatego nad Polskę wejdzie chłodny front atmosferyczny. Będzie mało aktywny, więc deszcz raczej nie za duży i nie wszędzie, ale za to ściągnie tak chłodne powietrze, że następnej nocy pojawią się przymrozki. Głównie na północy kraju. Natomiast najbliższa noc jeszcze ciepła w centrum i na południu z temperaturą nawet do 7-8 stopni, ale na północy miejscami będą 3-4 stopnie. Noc pogodna, jedynie na południu mogą się trafiać zanikające opady deszczu, a na północy nad ranem zacznie się chmurzyć. Mgły, jeśli się pojawią, to tylko w karpackich kotlinach. Jutro najwięcej słońca będzie od ziemi lubuskiej po Mazowsze i w tych regionach raczej bez opadów, za to popada na północy Polski. Tam już od rana będzie więcej chmur, a w drugiej części dnia przelotny deszcz pojawi się miejscami na południu kraju. Od Śląska po Podkarpacie możliwe też burze. Kto wędruje po Tatrach, powinien wiedzieć, że tam jutro będzie duże prawdopodobieństwo pojawienia się burz. A ciekawe jest to, że na Kasprowym jeszcze grubo ponad metr śniegu. Wiatr jutro w czasie wspomnianych burz tylko będzie porywisty, poza tym słaby, najwyżej umiarkowany, powieje z zachodu i północnego zachodu. Północ dużo chłodniejsza od południa, tam 12-14 stopni, w tym czasie na południu spodziewamy się miejscami nawet 20. Ciśnienie lekko spada wczesnym popołudniem na warszawskich barometrach, zobaczymy 1002 hektopaskale. W środę poranek z przymrozkami w północnych regionach. W ciągu dnia słonecznie. W centrum trochę chmur, większe zachmurzenie na południu i na krańcach zachodnich, gdzie pojawi się przelotny deszcz, a być może i burza. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na południu. W czwartek na zachodzie i w centrum dużo chmur z deszczem, na północnym wschodzie pogodnie, a na południu jeszcze możliwe burze od 15 do 19 stopni. W piątek przelotne opady w centralnych i wschodnich regionach, poza tym słonecznie, a na termometrach od 13 do 17 stopni. W sobotę z północy będzie schodził front z chmurami i opadami deszczu. Do wieczora słonecznie we wschodnich regionach. Temperatura od 17 do 19 stopni. W niedzielę pokropi na południowych i wschodnich krańcach, poza tym bez opadów, ale sporo chmur. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 13 stopni, a cieplej ma być na Śląsku, gdzie spodziewamy się 18 stopni. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.